Dzisiaj będziemy rozmawiać o ogromnej, obszernej powieści Lwa Tołstoja. Zresztą on chyba innych nie pisał. Na prośbę jednego czy jednej z Was. Osobiście wolę Wojnę i pokój Lwa Tołstoja z niezwykłą postacią Bezuchowa, Nataszy Rostowej. Ale wiem, że Anna Karenina swego czasu była bardzo tak zwaną poczytną powieścią. Zachłystywano się główną bohaterką. Wtedy jeszcze była zrozumiała, w tej chwili jej problemy wydają się tak odległe, że sądzę, że nie będą dla Was ekscytujące, ale są inne rzeczy ciekawe. Możemy porównać, jak traktowano kobiety w drugiej połowie XIX wieku w Rosji carskiej, a jaka jest sytuacja kobiet, mężatek konkretnie, w naszych czasach. I porównanie tego jest moim zdaniem ciekawe i szokujące. Akcja rozgrywa się w Moskwie i w Petersburgu, w świecie arystokracji. Główna bohaterka, no tam wiele nie można powiedzieć, bo główna bohaterka odchodzi piękna, ciągle się to powtarza, odchodzi od męża, ma romans z młodszym oficerem, a jej mąż był 20 lat od niej starszy, ale to chyba nie miało znaczenia. Ważniejsze były problemy związane z uczuciami, z powściągliwością męża. No w każdym razie odeszła jawnie, bo wtedy wiemy już, w tym samym czasie mniej więcej opisywano to, co się działo w świecie arystokracji we Francji. Wiemy to z ojca Goriot. Ale to było niejawne. Nie wolno było tak ostentacyjnie opuszczać męża i żyć po prostu w domach różnych, bo bogaci to oni byli, właśnie z kochankiem. I była za to tak potępiana, sama zresztą, kiedy rodziła dziecko i wydawało się, że umrze, to ciągle krzyczała, jestem zepsuta, jestem straszna i błagała męża o przebaczenie. I ten, wydaje się, taki nieuczuciowy człowiek w tym momencie jej wybaczył, ale kiedy później żyła dalej i wróciła do kochanka, nie mógł sobie tej słabości wybaczyć. I ona zrobiła to jawnie, w związku z tym nie była przez nikogo przyjmowana, a nawet publicznie poniżana. Bo kiedy zjawiła się w teatrze i ktoś zaczął z nią rozmawiać, żona tego pana stwierdziła, że przy takiej osobie nie wolno nawet stać, nie wolno rozmawiać z nią, więc była upokarzana. Mogła, właściwie przebywała tylko w towarzystwie tego ukochanego. On starał się ze wszystkich sił, no ale ta samotność we dwoje jakby, czy tam ktoś tam był rezydentem przez jakiś czas u nich, kosztowała go i ją zresztą bardzo wiele. I w końcu ona wcześniej zażywa opium, morfinę, wtedy jeszcze tak dobrze nie znano działania tych rzeczy i rzuca się, nie wytrzymuje, sądzi, że on już jej nie kocha tak, jak sobie wyobrażała i rzuca się pod pociąg. I kiedyś traktowano Annę Kareninę jak wielką bohaterkę, bo walczyła z tym, z kłamstwem, hipokryzją i odważyła się na krok, na który żadna inna się w tamtych czasach nie odważyła. Tak ją traktowano, ale no, nie wytrzymała tej presji. I jak teraz porównujemy sytuację kobiet, tam jeszcze był taki problem, że gdyby mąż zgodził się, troszeczkę by się jej sytuacja poprawiła, gdyby mąż zgodził się na rozwód, ale mąż chciał zgodzić się na rozwód tylko pod warunkiem, że on będzie wychowywał syna, ona nie będzie miała kontaktu.
To z kolei ona jako matka nie chciała się na to, zresztą nie mogła, jak każda matka, się na to zgodzić. I tak lawirowała między tym wszystkim i w końcu doszło do tego, o czym mówiłam. I teraz ciekawe wydaje mi się właśnie porównanie sytuacji kobiety, mężatki w naszych czasach. Jeżeli nawet teraz kobieta zdradza, to sąd przyznaje opiekę nad dziećmi jej. To nawet się nie potępia w tej chwili tak. No trudno, zakochała się, lepiej żeby żyli oddzielnie, niż miałby być koszmar taki, jaki przeżywała Anna Karenina z własnym tym oziębłym mężem. I kiedy zastanawiałam się nad tą sytuacją dawniej, a teraz, to wydaje mi się, że ten ruch feministyczny poszedł tak daleko, bo kobietom się wydaje, że teraz my zapłacimy za wieki, wieki dominacji mężczyzn, a ta dominacja objawiała się przede wszystkim w tym, że na przykład kobiety nie mogły dziedziczyć. Mężczyźni rzeczywiście, małżonkowie byli panami majątków, pieniędzy i tak dalej. Ale w dzisiejszych czasach, w tym feminizmie, podoba mi się tylko jedno. Jest absolutne uprawnienie w związkach małżeńskich, jeżeli chodzi o prace domowe między kobietami a mężczyznami. Uważam to za zdobycz, wcale nie walka o nie wiadomo co, tylko właśnie tutaj widzę zdobycze walki kobiet o swoje prawa. I muszę wam powiedzieć, że jestem absolutnie zbudowana postawą moich dwóch zięciów, jeden Anglik, drugi Polak. Oni robią absolutnie wszystko przy swoich córkach i nawet, co już dla mnie jest niesamowite, nawet żony nie muszą mówić zrób to, bo oni już sami wiedzą w sobotę to, w niedzielę to, w inne dni trzeba to zrobić, bo przecież żona musi to, to i to. A mój tata, no w końcu ileś tam lat temu to było, owszem, ale mój tata to zainteresował się, no przepraszam bardzo, ale dziećmi, kiedy mógł w szachy z nimi pogrywać. A mój mąż był tak zajęty, że też specjalnie nie pomagał. I to wydaje mi się ciekawe. No dobrze, że już takich rzeczy nie musi przeżywać żadna kobieta, czy zdradza, czy jest zdradzana, może sobie jakoś życie ułożyć, czy sama, czy z tą drugą osobą. Nie ma już tej pogardy straszliwej. Ale Anna Karenina to nie tylko ten romans, on jest zresztą eksponowany w wielu, naprawdę wielu wersjach filmowych, ale w książce, no widzicie tutaj, no ona jest naprawdę gruba, obszerna. Jest jeszcze analiza dwóch małżeństw. Wydaje mi się, że Tolstoj, zresztą może inaczej powiem, nie wydaje mi się, bo czytałam na ten temat, że Tolstoj miał też problemy z własną żoną, tam dochodziło do separacji, jak przez jakiś czas musieli interweniować inni. I dobrze chyba znał problemy małżeńskie i przedstawił to, te problemy w małżeństwie Lewina i Kitty i Anny i Darii, i brata Anny i Darii. To ostatnie małżeństwo to takie właśnie troszkę typowe na tamte czasy, bo mąż hulał sobie, nawet miał romans z guwernantką, a Daria rodziła dzieci i w którymś momencie ona się zastanawia, ona nie potępia Anny, jak większość arystokratek, tylko mówi, czy ja dobrze zrobiłam, że urodziłam tyle dzieci, które odebrały mi urodę, a mąż się ode mnie odsuwa. Właśnie dlatego, że straciłam urodę, tak ona myślała. A Lewin z kolei, to mnie troszeczkę śmieszy, że
Tam w tym małżeństwie to nawet zwracano uwagę na drobne gesty, na drobny grymas i roztrząsano, roztrząsano. A dlaczego tak postąpiłeś, a dlaczego myślałeś? No mam wrażenie, że chyba mieli troszkę za mało pracy. No ale Lewin był społecznikiem, mimo że był arystokratą. On chciał przeprowadzać reformy, interesował się chłopami, społeczeństwem. I książka zawiera bardzo, bardzo dużo stron na ten temat i wydaje się, że to jest związane z ideą, ideowością samego Lwa Tołstoja. Chciałam Wam przeczytać fragment, który może Was zmusi do porównania tamtej sytuacji, czy ona jest aż tak inna. 150 lat temu. I teraz muszę chwilę. I tam mówi się w ten sposób. W jego, Brońskiego, tego kochanka, w jego petersburskim świadku wszyscy ludzie dzielili się na dwa zupełnie przeciwne rodzaje. Pierwszy, niższy. Ludzie banalni, głupi, a przede wszystkim śmieszni. Ludzie, którzy wierzą, że każdy mężczyzna powinien żyć z jedną kobietą, swoją żoną. Że panny powinny być niewinne, kobiety wstydliwe, mężczyźni męscy, powściągliwi i energiczni. Że należy zajmować się wychowaniem dzieci, pracą zarobkową, płacić długi i temu podobne brednie. To rodzaj ludzi staromodnych i śmiesznych, lecz istniał również drugi rodzaj. Ludzi w całym tego słowa znaczeniu, rodzaj, do którego należał Wroński, wszyscy jego koledzy, w którym ceni się przede wszystkim elegancję, szlachetność, miłość, humor, folgowanie bez fałszywego wstydu swoim namiętnościom i lekceważenie wszelkich innych rzeczy. Jeżeli za niektóre sformułowania zamienimy troszeczkę, to się okazuje, że cały czas ten podział istnieje. I oczywiście to, że te brednie, że mężczyźni męscy, kobiety wychowują dzieci, tu jest oczywiście ironia, bo Tolstoj myślał inaczej. A ci lepsi, którzy uważają się za lepszych, właśnie cenią elegancję, no dziś byśmy powiedzieli, nie wiem, czy jest jeszcze takie, że szpanerstwo, snobizm, i oni uważają się za tych lepszych. A sądzę, że gdzieś tam po środku byśmy się spotkali, chociaż nie zawsze to, co słyszymy, co się dzieje, napawa optymizmem, jeżeli chodzi o związki między tymi dwiema grupami. W książce Kareniny zastanawia mnie w tej powieści jeszcze jedno. Jak mężczyzna mógł tak wniknąć w psychikę kobiety? Mówi się, że to początki właśnie powieści psychologicznej, bo on w którymś momencie na przykład w ten sposób mówi o szczęściu Anny Kareniny. I mówi w ten sposób, żądza życia, spotęgowana powrotem do zdrowia, była tak silna, a warunki życia miały tyle uroku nowości i były tak idealne, że Anna czuła się nieskończenie szczęśliwą. Im bardziej poznawała Wrońskiego, tym bardziej go kochała. Kochała go jako człowieka i kochała go za miłość do niej. Pełne posiadanie jego stało się dla niej źródłem nieustającej radości. Bliskość jego osoby była dla niej zawsze jednakowo rozkoszna. Wszystkie cechy charakteru Wrońskiego, które poznawała coraz to lepiej, były dla niej niewypowiedzianie mile. Zewnętrzny jego wygląd zmieniony i tak dalej, i tak dalej. Może wydać się Wam to zbyt egzaltowane, ale to były tamte czasy, a to myśli kobieta, tak czuje kobieta. I w wielu momentach myślę właśnie w taki sposób,
Jak to możliwe? Bo mężczyźni często mówią, a kobieta to nieodgadniona istota, nie przenikniesz, nie wnikniesz i tak dalej. A tu moim zdaniem jest wniknięcie absolutnie w psychikę kobiety, chociaż kobiety myślącej inaczej, ale uczucia ciągle są. Siła uczuć moim zdaniem jest taka sama, chociaż już kobiety na pewno w takich sytuacjach nie muszą popełniać samobójstw. Dziękuję.